Czy jesteś jedną z wielu osób, które stanęły w obliczu przerażającego doświadczenia, gdy nie można się ruszyć podczas przebudzenia ze snu? To doświadczenie jest przerażające, bo nie można wydobyć z siebie dźwięku i często towarzyszy mu uczucie duszności. Dodatkowo może pojawić się uczucie silnego nacisku na klatkę piersiową oraz poczucie zagrożenia. Sytuacja ta jest bardzo powszechna i znana jako paraliż senny. Paraliż senny to forma parasomnii, która w rzeczywistości nie jest niebezpieczna. Stan ten może trwać kilka sekund i występuje, gdy osoba budzi się ze snu, ale także może wystąpić w trakcie zasypiania. Dokładna przyczyna nie jest znana, zdaje się, że wiele przypadków paraliżu sennego występuje z powodu trudności przejścia pomiędzy różnymi etapami snu. W trakcie fazy REM ciało jest sparaliżowane. Dzieje się tak, aby ochronić organizm przed uszkodzeniami w trakcie snu. Najczęściej do paraliżu dochodzi podczas przejść organizmu pomiędzy różnymi fazami snu, w wyniku przebudzenia możemy mieć omamy duchów, wrażenie upadku lub topienia się, chociaż jest to przerażające, nie jest szkodliwe. Jest to dość powszechne zjawisko i istnieją pewne grupy mniej lub bardziej podatnych na paraliż senny osób. Ludzie, którzy doświadczyli w życiu traumy lub cierpią na depresję, są bardziej podatni na tego typu doświadczenia. Uważa się też, że zjawisko to jest dziedziczne. Jeśli doświadczasz paraliżu sennego, nie panikuj. Staraj się pamiętać o tym, że to przerażające zjawisko jest tylko tymczasowe i nieszkodliwe. Istnieje kilka sposobów na zmniejszenie szans wystąpienia paraliżu sennego. Można to robić poprzez poprawę stylu życia, dlatego też warto podjąć następujące kroki. Unikać nadmiernego spożycia alkoholu, regularnie ćwiczyć, unikać podjadania po godzinie 18, mieć zdrową i zrównoważoną dietę, unikać stresu.